Zima to trudny czas dla zwierząt, ale dla ich właścicieli to okres próby odpowiedzialności. Teraz największe mrozy, zimne, mroźne noce. Jak możemy pomóc? No, postarać się w jakimś stopniu uchronić ich przed tymi mrozami. W przypadku kotów idealnie jest, kiedy jest możliwość uchylenia okienka piwnicznego, zrobienia specjalnego wejścia dla kotów. Jeśli to jest niemożliwe, to robimy domki dla kotów z kartonu, styropianu, z drewna. Wypełniamy słomą bądź jakimiś polarami. Taki domek jest bardzo efektywny. Pozwala kotom przetrwać naprawdę najgorsze mrozy. Pamiętamy poprzednie lata, gdzie przecież bywały mrozy minus 20 stopni i koty, mając taki domek, spokojnie go przetrwały. Mróz jest dla kotów, jak i bezdomnych psów, po prostu śmiertelnym zagrożeniem. Bez pomocy człowieka nie poradzą sobie. A więc to od nas zależy, czy przetrwają, czy nie. Oczywiście wielu tak mówi, że nas to nie interesuje, że jest to rzecz w sumie nieistotna. To jest rzecz istotna. My mamy taką swoją własną filozofię. Wszyscy znamy to powiedzenie, że nasz stosunek do zwierząt mówi bardzo wiele o naszym stosunku do ludzi. Nie możemy być obojętni, ponieważ taki też jest nasz pogląd, że nie zmienimy świata, dopóki nie zmienimy naszego stosunku do zwierząt. A więc pomagamy, ratujemy. Prowadzimy akcje, kampanie społeczne, informacyjne, bo one są najważniejsze, bo bez zmiany mentalności no to niewiele się da zrobić. Pomoże ten, który jest świadomy i potrafi odczuć to, co drugie istnienie czuje, czyli zimno, głód, przerażenie, strach. W tarnowskim azylu cały czas przebywają porzucone koty z naszego miasta. Nie brakuje też alarmujących telefonów o bezpańskich zwierzętach. Wciąż takie informacje docierają. W porównaniu z poprzednimi latami wydaje mi się, że jest ich trochę mniej, ale ponieważ wciąż jest ich sporo, jest to problem, więc trudno tutaj mówić o jakiejś radykalnej poprawie. Wciąż są sytuacje. Przed świętami było bardzo dużo przypadków porzuconych kotów. Właśnie takich, które miały domy, które ktoś gdzieś wyrzucił, jak niedawno kotka, która pojechała aż do Koszyc na Słowację. Została porzucona na ulicy Franciszkańskiej, siedziała tam przez 3 tygodnie w deskach, a już było bardzo zimne noce. Dzięki jednak otrzymanym sygnałem od wrażliwych ludzi udało się ją uratować, czyli zabrać, jak gdyby postawić na nogi, no i znaleźć domek. Cały czas mamy jakieś koty, które są do adopcji. Wydajemy koty, które są już przystosowane do adopcji, czyli zaprzyjaźnione z człowiekiem, chociaż większość to, proszę Państwa, są koty porzucone, wyrzucone, które miały kiedyś człowieka, więc ten okres adaptacji trwa zazwyczaj bardzo krótko. Co trzeba zrobić, aby adoptować kota? Zobowiązać się, że zapewni mu się dobrą opiekę, czyli właściwe warunki bytowania, opiekę weterynaryjną, właściwe wyżywienie. Wymagamy też, że kot będzie sterylizowany, ponieważ bezdomność zwierząt jest wciąż ogromna, nie tyle w Tarnowie, ale w całym tym kraju. To jest problem nierozwiązany, więc sterylizacja jest naprawdę koniecznością i rzeczą, która powinna być wpisana już obowiązkowo w każdej gminie, w każdym mieście. Publikujemy zdjęcia kotów, które są do adopcji, przede wszystkim na Facebooku. To jest miejsce, gdzie można zobaczyć, co się u nas dzieje. Czasami też przygarniamy psy, którym pomagamy. Tak ostatnio był niesamowity przypadek. Dosłownie w samą Wigilię znaleziona na obrzeżach Dąbrowy Tarnowskiej niepełnosprawny mały Pekinczyk. Potrącony przez samochód. Spędził tydzień w lecznicy weterynaryjnym, w szpitaliku. Bardzo szybko udało się znaleźć jej domek. Pojechała aż pod Opole. Dodajmy, że zimą ważne jest także dokarmianie kotów. Dobrze odżywione zwierzaki łatwiej przetrwają mrozy. W zimie warto kłaść nacisk na podawanie im suchej karmy, ponieważ taka nie zamarza. Można też adoptować zwierzaki i zapewnić im rodzinne ciepło.